dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi. Podkarpaccy radni uchwalili rok 2020 na Podkarpaciu rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Strefa płatnego parkowania w Rzeszowie została poszerzona. Do 7 marca w Krośnieńskiej Piwnicy pod Cieniami oglądać można pracę pedagogów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. Podkarpaccy radni uchwalili rok 2020 na Podkarpaciu rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób Sejmik Województwa Podkarpackiego chce włączyć się w przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia, a zarazem oddać hołd wielkiemu Polakowi. Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca w Warszawie. No ale także chcemy tym aktem ogłoszenia tego roku pokazać, że kardynał Wyszyński przebywał na Podkarpaciu, był więziony, internowany w Komańczy i tam właśnie powstało jego jedno z najważniejszych dzień, czyli śluby jasnogórskie. Był to naprawdę wielki wymiar działań podejmowanych na rzecz naszego narodu polskiego, przypomnę, no, umęczonego, uciemiężonego komunizmem, miliony osób, które znalazły się na Jasnej Górze z pustym fotelem kardynała, ślubowało pani Jasnogórskiej. Wielka postać w historii Polski, wielka postać w historii Kościoła, można powiedzieć, że książę Kościoła, przetrwał ten najgorszy okres zmian po 1945 roku, kiedy władza ówczesna próbowała wcisnąć społeczeństwo, ale również Kościół w takie sztywne ramy pewnego posłuszeństwa i lojalności. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: non possumus, nie posuniemy się, nie odstąpimy. Kardynał wziął ciężar cierpienia Kościoła, ale również cierpienia ludzi wierzących na swoje barki. Historię internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy przedstawia m.in. dokument fabularyzowany Jako w niebie, tak i w Komańczy. Prymas tysiąclecia został aresztowany w 1953 roku i przez 3 lata przebywał w odosobnieniu. Władze komunistyczne 4-krotnie zmieniały mu miejsce pobytu. Komańcza kończy ten etap życia Wyszyńskiego. W rolę prymasa wcielił się Marek Kalita. W firmie wystąpili także m.in. Jerzy Trela i Aleksandra Popławska. Producentem filmu jest Telewizja Obiektyw. Rzeszowscy radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Chcą, by Rada Miasta Rzeszowa zajęła się tematem planu zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych położonych między Wisłokiem a ulicą Podwisłocze. Projekt uchwały w tej sprawie złożyli na wtorkowej sesji. Nie został on jednak włączony w porządek obrad. Chcemy do tej sprawy powrócić. Chcemy, aby ona była przedmiotem obrad Rady Miasta, aby radni wypowiedzieli się, czy rzeczywiście w sposób skuteczny chcą bronić terenów zielonych, czy chcą, aby ta przestrzeń, która tak naprawdę jest w tej chwili jednym z najbardziej istotnych punktów inwestycyjnych w mieście, właśnie pomiędzy Wisłokiem a Podwisłoczem, była zagospodarowana w sposób zaplanowany, aby powstająca tam zabudowa była zabudową nowoczesną, atrakcyjną, która stanowiłaby wizytówkę miasta i dobrze właśnie harmonijnie współgrała z tymi terenami zielonymi, które nad samą rzeką powinny powstać. Na sesji obecni byli także mieszkańcy Rzeszowa. Obawiamy się, jeżeli zostanie realizowana ta zabudowa Wisłoka, to niestety w tej chwili jest taka tendencja, że nasilenie korków, no wiadomo, co z tym się wiąże, smog. Dzisiaj jadąc pod Wisłocze, proszę sobie wyobrazić, że od ulicy Powstańców Warszawy do mostu Zamkowego korki, nie było prawa przyjechać. To jest taka tendencja. Dzisiaj na sesji nie podjęliśmy na ten temat dyskusji, ponieważ na komisji udzielono informacji, że opracujemy właśnie studium uwarunkowań, które obejmuje całe miasto Rzeszów, które to studium będzie podstawą do opracowania planu. O tym, że studium i plan jest potrzebny dla miasta Rzeszowa, wiemy od kilku już lat, ponieważ Rzeszów stale się rozszerza, stale przybywa nowych terenów, a zatem zmieniają się funkcje przestrzenne poszczególnych jego dzielnic, jego części. Dyskusję o całościowym studium dla miasta Rzeszowa radni proprezydenckiego rozwoju Rzeszowa chcą rozpocząć w kwietniu. Jako Klub Rozwój Rzeszowa przygotowujemy takie podejście kompleksowe. Chcemy objąć cały obszar miasta dokumentem, który będzie przedyskutowany z mieszkańcami Rzeszowa, z aktywistami, z różnymi grupami społecznymi. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym ta procedura uchwalania planu trwa około 2 lat, stąd ten okres
o którym była dzisiaj mowa na sesji, pomogę powiedzieć, że łącznie ze studium będziemy opracowywać plan, aby ten czas skrócić do niezbędnego minimum. Strefa płatnego parkowania w Rzeszowie została poszerzona. Taką decyzję podjęli rzeszowscy radni podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Na wniosek mieszkańców strefa została poszerzona o osiedla Tysiąclecia i Grota Roweckiego. Tak najogólniej rzecz ujmując, no to będzie Siemińskiego, Maczka, Lubelska, Gołębia i Dotorów tutaj po tej stronie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą drugą, to Dąbrowskiego będzie do ulicy Wincentego Pola. Wincentego Pola tam leci dalej jak do Lidla. No i potem ten cały obszar koło Wisłoka. Będą także wyższe opłaty za parkowanie w rzeszowskiej strefie płatnego parkowania. Jeśli chodzi o stawki, to nowe proponowane stawki przez pana prezydenta to są 2,50, 3 zł, 3,60 i czwarta godzina znowuż 2,50 zł i każda kolejna. Nowe stawki mają obowiązywać od marca. Z kolei płatne parkomaty na terenie osiedli Tysiąclecia i Grota Roweckiego mają pojawić się do października. Jasło nawiąże współpracę z rumuńskim miastem Sikliud-Vahej. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta jasielscy radni zgodzili się na podpisanie porozumienia o nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy miastami. W czerwcu 2019 roku burmistrz miasta położonego w centralnej Rumunii zwrócił się do radnych Rady Miasta oraz do burmistrza miasta Jasła o wyrażenie chęci i zgody na podjęcie współpracy. Historyczne miasto, które jest miastem węgierskim położonym w środkowej części Rumunii, jest miastem o zbliżonym charakterze do miasta Jasła, mającym liczbę mieszkańców około 36 tysięcy. Ze względu na podobny charakter miasta, nasza współpraca miałaby opierać się na wymianie młodzieży, na podnoszeniu kompetencji sportowych, ale też i na rozwoju wzajemnym turystyki. Jasło współpracuje już m.in. ze słowackim Humenne, włoskim Campo San Piero oraz ukraińską Odessą. Miasto Jasło współpracuje już z wieloma miastami z krajów sąsiednich, ale też i z krajów oddalonych nieco od naszego miasta. I myślimy, że kolejne miasto, które dołączy do naszych partnerów, przyjaciół naszego miasta, poszerzy zdecydowanie nasze horyzonty. Do 7 marca w krośnieńskiej piwnicy pod cieniami oglądać można pracę pedagogów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. Wystawa z inspiracji patrona to kolejna odsłona fascynacji osobowością twórczą Tadeusza Brzozowskiego. Ekspozycja wpisuje się w obchody 40-lecia szkoły. Tutaj na tej wystawie, która jest przedostatnią z cyklu wystaw związanych z jubileuszem, prezentujemy pracę obecnych nauczycieli plastyków, artystów pracujących w szkole. To jest 8 osób plus 3 osoby, które wcześniej pracowały w naszej szkole. Obecnie już są na emeryturze albo pracują gdzie indziej, a pełniły ważne funkcje w szkole. Przede wszystkim jest rzeźba, jest malarstwo, jest rysunek, jest fotografia, a wszystko to jest pod wpływem, bym powiedział, profesora Brzozowskiego, naszego patrona. I naprawdę to wszędzie widać. Myślę, że tak z jednej strony ta indywidualność też każdego z twórców ogromne znaczenie ma w tych pracach, ale też można zauważyć właśnie to, że nasz patron no miał w troszeczkę taką ingerencję w tych pracach, bo możemy zauważyć właśnie ten wpływ koloru, który w obrazach Brzozowskiego jest bardzo intrygujący. Można zobaczyć linię, która w jego rysunkach jest drapieżna, taka niejednoznaczna. I tutaj też w tych pracach naszych pedagogów mamy do czynienia z takim poszukiwaniem, odniesieniem się właśnie do tej twórczości Tadeusza Brzozowskiego. Jest to, o ile dobrze policzyłem, 18 nasza, może nie tylko wystawa, ale działalność artystyczna związana z jubileuszem, ponieważ zaczęło się to już we wrześniu 2018 roku z rozpoczęciem tego roku jubileuszowego, roku szkolnego, i do dzisiaj, tak jak mówię, jest około
no nie około, tylko dokładnie jest to 18. Dlaczego mówię nie tylko wystawa? Ponieważ różne działania, były to przedstawienia, były spektakle, było wspólne malowanie, czyli jakieś tam happeningi i tak dalej. I to wszystko było w ramach 40-lecia istnienia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, wcześniej w Miejscu Piastowym, obecnie w Krośnie.